Witam Was tutaj, cześć, to Avizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Avizonosz, bo zapytałem nawet Lilo. I tak, mamy dzisiaj kolejny odcinek. Słyszycie muzykę w tle. To znaczy, jeżeli oglądacie ten odcinek, to prawdopodobnie dlatego, że udało mi się jakoś ominąć demotyzację, albo po prostu mam i tak gdzieś wszystkich, bo i tak nigdzie nie będę zarabiać pieniędzy na razie. No i ty, więc mniejsza z tym. Dobrze, dzisiejsza trasa jest dosyć krótka, mianowicie jedziemy jedną stację metra. Jedną stację, ale jaką? Jedziemy ze stacji metro Wawrzyszew do metro Młociny. Z tym drugim jest największy problem, bo tam jest takie rondo, które bardzo nie lubi kogokolwiek, kto chce dojść na powierzchni, a nie pod ziemią. No niestety tak wyszło. I dzisiaj jest znowu, zapraszam do komentowania. Jestem ciekawy, kto wymyśli dzisiaj, w dzisiejszym muzyka, z czego jest. Bo już nie daję tych standardowych z YouTube'a, tylko coś więcej. No przejaśniło mi się u mnie już. A nie, spokojnie, idzie duża ciemna chmura. A już myślałem, że będzie ładna pogoda. I co? Poczekajcie, ja może spojrzę na drogę, gdzie my jesteśmy. Okej, mamy ścieżkę rowerową, asfaltową i jedziemy sobie do metra Młociny. No to w miarę standardową. I od razu mówię, żeby nie było. We wtorek pojawi się odcinek, który nam się spodoba, bo będzie inna muzyka z innej gry. Będzie już prędkościomierz i będziemy jechać sobie przez Most Północny. Mój ulubiony most w Warszawie. Obok tramwajów, obok dwójki i siedemnastki. Z metrem Młociny do Starej Świry. Ale to o tym samym odcinku, zobaczycie. Dobrze, jak widzicie, jest trochę kropel na kamerze, ponieważ możecie myśleć, teraz naprawdę niezły deszcz tam u mnie pada na nagraniu i co jakiś czas tam wycieraczki chyba robiłem, chociaż może mi się już nawet nie chciało. To jest kolejne. Chwila. O, to też jest dobry hit z tej gry. Ogólnie same hity są z tej gry prawie, że jeżeli ktoś przeszedł całą grę, a to była taka gra, że się aż chciało tam przejść i brakowało zawsze w każdej części, no muszę w końcu zagrać tą trzecią, no to wiadomo. A napiszcie w komentarzu, jeżeli będziecie już wiedzieć, jaki to jest odcinek, no to czy miałby z tego się zrobić na przykład jakieś odcinki na kanale. Pewnie już tego jest tak przejechane, ale to jest na PS4 w końcu ta trzecia część. Dobra, w ankiecie będziecie mieli napisane, jak się ta gra nazywa. Bo jestem aż ciekawy. Bo w sumie jakby to był jakiś dobry powód. Wtedy byśmy trochę ograniczyli niektóre serie na kanale, bo jest trochę ich dużo i dosyć często się pojawiają, ale spokojnie, Skiskans i tak zawsze będzie dwa razy w tygodniu. Może trochę mniej we Tudilla, bo akurat trochę mam teraz mniej się mi chce jeździć. Po Warszawie. Nie mam je dokładnie w Warszawie teraz. Ale i tak mam tyle materiałów na razie ponagrywanych, że więc na razie nic się nie zmieni. Przez wakacje raczej. Więc spokojnie. I jedziemy sobie. O, leczy bardzo wycieraczka, moja łapa. O Hyundai już mówiłem w poprzednim odcinku. Chyba ma się pojawić w poniedziałek. Chyba. I tak, sobie jedziemy tutaj prostą, ładną drogą. Więc jeśli... A nie, tutaj już nie możecie widzieć, bo już odcinek jest nagrany, tylko czeka na wrzucenie. Da, to o Q&A to opowiem w samym Q&A. I widzimy stację metro Młociny. To jest pierwszy zjazd, trochę przyciszę. To jest pierwsze wejście do stacji. To jest stacja końcowa metra M1. To jest stacja chyba C23, z tego co dobrze pamiętam. Tak, to jest C23. Czyli ostatnia stacja M1. W teorii stacja ma być zostać rozbudowana kiedyś na Białołękę. Metro ma zostać przepuszczone pod Wisłą i by jechało na drugą stronę Wisły na Białołękę. Szczerze powiedziawszy, bardzo bym tego chciał, ale raczej wątpię. Chociaż Patryk jaki to puszcza tam metro. Ale o tym co nie będę się mieszać w politykę. Bo Patryk Jaki wymyślił trzecią i czwartą linię metra, tylko że ta trzecia to się pokrywa prawie w 100% z... Nie no, pokrywa się bardzo dużej ilości z pierwszą linią, a czwarta to po prostu jest wyrwana z kosmosu. A poza tym wszystkie linie metra, to sobie jakby ktoś chciał wiedzieć, to... pierwsza linia to jest gotowa, w pierwszej linii jeszcze mają się pojawić dwie stacje w przyszłości.
Druga linia, no to jest też już prawie cała skończona. Nie, no, druga linia to jest tylko centralny odcinek póki co. Rozbudowują teraz 3 plus 3, później będzie 2 i 2 plus 3, jakoś tak. Na drugiej linii to jeszcze będą robić spokojnie z jakieś 6, jak nie 8 lat. Później jest trzecia linia metra na Wawel od stadionu. Tam będzie na przykład jak ono się nazywało? Rondo Wiatraczna. O, i takie tam różne stacje na Wawrze. Natomiast czwarta linia to będzie owszem jeździć, tak jak Jaki mówił, ale ta czwarta linia to jest w planach za jakieś 14 lub 20 lat. Więc fajnie. Będzie jeździć czwarta linia na Dworzec Zachodni. I w takie różne jeszcze tam miejsca. Przejeżdżamy, jadę już tutaj rowerem, żeby zdążyć i dojechać. O panie, to już się odcinek mi kończy, a ja tu sobie do was spokojnie gadam. Tu tramwaj stoi, chyba ten czerwony światło, a zielone. No to ba. To dojeżdżamy do stacji metra Mociny. Jeśli wam się podobało, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale do moim kanale. Zostawcie w górę, jeśli wam się podobało, bo ostatnio źle powiedziałem. Cześć!